Ludzie, którzy je wykonywali, to ludzie, którzy sami ryzykowali bardzo wiele, byli ścigani przez obydwa te totalitaryzmy i do dziś, po latach, kiedy czytamy ich wspomnienia, kiedy wiemy o tym, czym się zajmowali, warto pamiętać, że właśnie państwo polskie stawiało opór i Polacy stawiali opór i nie kolaborowali w sensie strukturalnym, bo zdrajcy zdarzają się w każdym narodzie z państwami, które nas zaatakowały. Szanowni Państwo, chciałoby się nie czytać tego rodzaju rzeczy. Chciałoby się tego rodzaju rzeczy nie widzieć w przestrzeni publicznej. Chciałoby się, żeby tego rodzaju rzeczy się nie działy, ale się dzieją. Pamiętają Państwo świetnie ten dzień. Krótko po bezprawnym przejęciu prokuratury krajowej. Tak wyglądało to przejęcie, przypomnijmy. Grywam, bo chcę, żeby pan o tym pamiętał. Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana. W jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie takiej decyzji nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, informuję panów także, że obowiązki, jeżeli pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo. Takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie prokuratury. Myślę, bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji i będę z niego. Dobrze, panie ministrze, szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej, chciałem zaznaczyć. Jestem prokuratorem generalnym. Ja wiem, panie ministrze, z całym szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem o charakterze bezprawnym. Uprzejmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki, będą podjęte. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia. Panom także. Robert Hernand wypowiedział te słowa, słowa, które pewnie będą zapamiętane w polskiej historii na długo, podobnie jak odpowiedzi prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, profesora Adama Bodnara. Od tego nielegalnego przejęcia prokuratury nie minęło zbyt wiele czasu, aż nielegalni prokuratorzy przystąpili do swoich działań. Zgodnie ze złożoną na długo przed wyborami obietnicą polityczną ich politycznych przełożonych, to jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam. To do katolików. Donald Tusk, jego podwładny Adam Bodnar oraz zależni od nich nielegalnie powołani uzurpatorzy z prokuratury, służb specjalnych rozpoczęli represje. W pierwszej kolejności dotknęły one księdza Michała Olszewskiego. Na czym polegają zarzuty względem księdza? Jak wynika ze stanowiska rzecznika nielegalnej prokuratury Przemysława Nowaka, ksiądz Olszewski oraz inne osoby w tej sprawie, tu cytat, otrzymały zarzuty w związku z tym, że doprowadziły do wypłaty środków pieniężnych w kwocie ponad 66 milionów podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy. Koniec cytatu. Zarzuty, o których mówią bodnarowcy Tuska, dotyczą ośrodka Archipelag. Tak wygląda ten ośrodek, stworzonego przez fundację, którą kieruje właśnie ksiądz Olszewski, ośrodka pomocy ofiarom przestępstw, który z zaplanowanych 98 milionów złotych otrzymał na realizację tego projektu wspomniane 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu, który właśnie po to istnieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby finansować projekty, które pomagać mają ofiarom przestępstw. I właśnie pomoc ofiarom przestępstw była i jest celem działania ośrodka, który jest praktycznie gotowy. W zasadzie był praktycznie gotowy do momentu, kiedy w ostatnich dniach marca tego roku Adam Bodnar, czy bodnarowcy Tuska po prostu o godzinie 6 rano zapukali do drzwi domu, w którym nocował wówczas ksiądz Michał Olszewski. W weekend tygodnik Sieci poinformował o treści listu, jaki zza krat wysłał ksiądz Michał.
poznaliśmy rękopis całego listu i publikujemy go w naszych mediach społecznościowych. List jest szokujący. To dowód na to, że Donald Tusk rękami Adama Bodnara i zależnych od niego funkcjonariuszy prowadzi tortury względem przetrzymywanego za kratami księdza. List zaczyna się od opisu pobudki księdza Olszewskiego w tym dniu. Z dołu, że przyjechali w kominiarkach. Usłyszałem balenie do drzwi, trepy dudniące po drewnianym tarasie. Za chwilę po schodach na strych wbiegli mężczyźni w kominiarkach. Usiadłem na łóżku, zostałem zakuty w kajdanki na plecach, po czym funkcjonariusz ABW, chyba dowodzący akcją, wylegitymował się, pokazał mi nakaz aresztowania na zlecenie prokuratury krajowej. Ksiądz opisuje również, że w momencie zatrzymania otrzymał kartkę z informacją o tym, jakie przysługują mu prawa. Wśród nich prawo do kontaktu z adwokatem. List wysłany zza krat opisuje, w jaki sposób służby Tuska i Bodnara wykonały to prawo. Gdy chciałem zadzwonić do adwokata, oznajmiono mi, że uczyni to dowodzący, a nie ja. Po kłótni odmówiłem podpisania praw i wskazałem na mój telefon, w którym znajdował się numer do mecenasa Krzysztofa Wasowskiego. Pan dowodzący, tak go będę nazywał, przeszukał mój telefon i znalazł numer. Zadzwonił. Poinformował mecenasa, że zostałem zatrzymany. Na pytanie mecenasa gdzie, odpowiedział w Małopolsce i się rozłączył. Pan dowodzący zapytał jeszcze, czy chce powiadomić jeszcze kogoś z bliskich, ale zaznaczył, że on to zrobi. Podałem numer brata Piotra, ale włączyła się skrzynka pocztowa. Gdy chciałem, żeby zadzwonił do drugiego brata, usłyszałem, że limit się wyczerpał. Gdzie zatrzymany? W Małopolsce. Od samego początku funkcjonariusze ABW oraz prokuratorzy zwracali się do księdza zgodnie ze starą bolszewicką zasadą, że nie zwracają się do osoby duchownej zgodnie z przyjętą w polskiej kulturze i tradycji formą, a mówili do niego per pan. Dokładnie tak samo jak bolszewicy i komuniści zwracali się do duchownych. Pierwsze chwile po zatrzymaniu to prymitywne gierki i żarty funkcjonariuszy, ale jednocześnie świadome upokarzanie zatrzymanego księdza. Oto opis podróży do Warszawy. W drodze miałem prośbę, abym mógł na mopie skorzystać z WC. Usłyszałem, że za chwilę zjedziemy na stację benzynową. Prosiłem, by było to na mopie, gdyż tam nie ma ludzi. A widziałem, jaką radość mieli funkcjonariusze, szczególnie pani, z tego, co dzieje się od rana w mediach. Zrozumiałem więc, że akcja jest też medialna i na szeroką skalę. Chciałem unikać ludzi. Niestety nie uwzględniono mojej prośby. Konwój wjechał na sygnałach na Orlen na Skarżysku obok McDonalda i restauracji Echa Leśne. Tankowanie samochodu, mnie w kajdankach wyprowadzono do WC na stacji. Jak wyglądał ciąg dalszy, w tym również na tej stacji benzynowej, proszę posłuchać. Po opuszczeniu WC funkcjonariusze ABW zamawiali sobie hot doga, a ja stałem w kajdankach na środku sklepu na stacji. Ludzie robili mi oraz funkcjonariuszom w kominiarkach zdjęcia. Prosiłem też, by kupiono mi coś do jedzenia. Było już po 12, ale dowiedziałem się, że oni nie karmią. Pierwszy posiłek zjadłem po 60 godzinach, gdy do sądu mecenas przyniósł mi paczkę od brata. Pierwszy zaś kontakt z mecenasem miałem po 20 godzinach. Jak wyglądało to w praktyce? Oto kolejny fragment listu. Od 6 rano przez cały dzień, nawet przy czynnościach fizjologicznych, byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Gdy przyjechaliśmy na dołek, usłyszałem, że o tej porze już nic nie ma. Ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która pusta stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem, że masz butelkę po wodzie, lej do niej. Z WC mogłem dopiero skorzystać około godziny 8, przed wyjazdem do prokuratury. Przez cały okres zatrzymania i oczekiwania na decyzję sądu ksiądz Olszewski podlegał presji wywieranej przez funkcjonariuszy ABW oraz prokuratury. Chodziło o to, aby zaczął zeznawać i obciążać zeznaniami innych, najlepiej bez udziału adwokata. Za każdym razem, kiedy ksiądz Olszewski żądał dostępu do adwokata, nasilały się szykany. W budynku prokuratury przybrały wręcz formę zawoalowanych gróźb.
W prokuraturze spotkałem mecenasa, było to 27 marca koło południa. Gdy czekałem w klatce w prokuraturze krajowej na postawienie zarzutów, przyszedł pan prokurator i powiedział: pan się nie przejmuje tą pryczą, w areszcie są lepsze, ta jest tylko na chwilę. Pan się nie przejmuje, będzie pan współpracował, może pana wypuścimy, a posadzimy innych. Pana, mówią prokuratorzy i przedstawiciele państwa polskiego do duchownego, do księdza. Ciąg dalszy to represje, z jakimi ksiądz Olszewski boryka się w samym areszcie śledczym. Traktowany jest jak więzień niebezpieczny, jak mordercy, gwałciciele, członkowie mafii. Oznacza to, że jest skuty w kajdanki za każdym razem, kiedy przemierza choćby niewielki fragment drogi wewnątrz aresztu. Oznacza to również, że w jego celi w godzinach nocnych co godzinę zapalane jest światło. Oznacza to również, że rozbierany jest do naga za każdym razem, kiedy prowadzone są wobec niego czynności procesowe. Proszę posłuchać. Gdy wszedłem w bramie aresztu, było wielu funkcjonariuszy gapiów. Czułem się jak małpa. Jeden z nich powiedział: witamy w piekle. Dowódca zmiany zabrał mnie szybko. Bardzo życzliwy człowiek. Przez te dni na dołku jakoś już wiedziałem, że będą te rozbieranki, choć do dziś jest to dla mnie bardzo trudne, że muszę się rozbierać do naga przy każdej kontroli, którą przechodzę. Z listu dowiadujemy się również, na czyje żądanie stosowany jest cały ten wachlarz tortur, fizycznego i psychicznego znęcania się nad duchownym. Organ prowadzący, czyli nielegalnie przejęta przez Tuska i Bodnara oraz całą koalicję rządzącą dziś Polską prokuratura. Tu w areszcie śledczym niejednokrotnie słyszałem od oddziałowych czy wychowawców, że nienormalne są te obostrzenia wobec mnie, ale tak zarządził organ prowadzący. Nigdzie nie mogę być poza kamerą, a gdyby ktoś na przykład nie założył mi kajdanek w drodze na spacerniak czy prysznic, to od razu otrzymuję po głowie. Ogólna atmosfera jest taka, że organ prowadzący dociska, ale na pewno nie mnie jednego. Jest jak jest, walczymy. To ostatnie słowa listu przed postscriptum. Wynika z niego zupełnie jasno, że nawet wewnątrz tej instytucji, wewnątrz aresztu, wszyscy, którzy tam funkcjonują, mają pełną świadomość, że sposób traktowania księdza jest efektem żądania prokuratury, struktury hierarchicznej, którą rządzi prokurator generalny, minister sprawiedliwości, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego przełożony polityczny, jakim jest premier Donald Tusk. Ksiądz Michał mówi: walczymy. Mówi to do wszystkich, którzy ten list czytają. W tej chwili czytają go miliony Polaków, choć napisany został niczym gryps, choć przekazany został z wnętrza zakładu czy aresztu śledczego. Ksiądz Michał jest egzorcystą, człowiekiem, który ze złem walczył w życiu i to walczył skutecznie. Czy tego chce, czy też nie, jest jednym z tych, którzy kroczą dziś ścieżką tytanów polskiego kościoła, polskich bohaterów. Tych, którzy czyniąc dobro w imię Boga, w imię wielkich fundamentalnych wartości, jednocześnie właśnie za to narażali się oprawcom polskiego narodu. Zanurzonych w bezprawiu, zdemoralizowanych uzurpatorów ten głos musi oczywiście denerwować, ale jest głosem płynącym właśnie z miejsca, do którego został wtrącony. Niegdyś bezpośrednio Sowietom, później ich komunistycznym agentom tego rodzaju problemy sprawiali ludzie wielcy, duchowni przed laty. W tej chwili tą drogą kroczy ksiądz Michał i to, co robi, to w sposób oczywisty przeciwstawianie się siłą rzeczy niemiecko-rosyjskiej agenturze reseciarzy, którzy dla własnych karier depczą wszystko, co dla Polaków święte. Kiedyś będą musieli za to odpowiedzieć, a naszą rzeczą jest w tych zdrajcach i przestępcach widzieć również ludzi, bo to warunek sprawiedliwego osądzenia ich za jakiś czas. Mówił o tym przed laty, w zupełnie innych okolicznościach, błogosławiony ksiądz Jerzy, zanim poprzednicy dzisiejszych zdrajców bestialsko go zamordowali. Kazania moje nie są skierowane przeciwko nikomu. Są skierowane przeciwko kłamstwie, przeciwko
niesprawiedliwości, przeciwko poniewieraniu ludzkiej godności, przeciwko pewnym działaniom sprzecznym z godnością człowieka, z wolnością człowieka. Natomiast nigdy nie atakuję nikogo wprost, bo uważam, że w każdym człowieku jest odrobina dobra, ale czasami człowiek się zaprzedaje bardzo mocno systemowi zła. I raczej walczy z systemem zła, a nie z człowiekiem. Na mszy świętej za ojczyznę modlimy się również za tych, którzy sprzedali się na służbę kłamstwu, niesprawiedliwości, przemocy. I o tym musimy pamiętać dziś, myśląc i widząc to, co dzieje się w naszym kraju. Że nawet w tych ludziach, którzy zaprzedali się złu, widzieć należy właśnie ludzi. Między innymi o tym rozmawiać będziemy w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.